Gościem Radia Zet jest dzisiaj Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Tęskni pan za wizytą w teatrze, w kinie, w filharmonii? Oczywiście, że tęsknię. Korzystam oczywiście z tych ofert, które są dostępne w internecie, ale jednak taka fizyczna obecność również ze względu na jakość wykonania na przykład muzyki jest zupełnie inna w sali filharmonicznej niż za pomocą komputera czy ekranu telewizora. No zdecydowanie nie da się zastąpić tego bezpośredniego obcowania ze sztuką, ale też można spotkać się również ze znajomymi. To taka forma socjalizacji, można powiedzieć. Galerie sztuki, muzea się otwierają. Dlaczego podjęliście taką decyzję, że akurat te miejsca mogą być dostępne dla zwiedzających? To są decyzje wynikające z tego, że my chcemy otwierać. My chcemy otwierać, ale oczywiście musimy słuchać ekspertów, specjalistów, którzy mówią, gdzie jest większe ryzyko roznoszenia się tego wirusa i tam, gdzie jest ono mniejsze, to takie otwarcie jest możliwe. Tam, gdzie większe, niestety nie jest możliwe. I w galeriach i w muzeach nie ma tego ryzyka? Jest mniejsze, dlatego że jednak do muzeum czy do galerii, czyli do takich dużych przestrzeni można wpuszczać osoby w sposób reglamentowany. Trochę to czasowo też rozkładać. 15 metrów kwadratowych na jedną osobę. Można to wszystko bardziej zabezpieczyć pod względem dezynfekcyjnym, a trudniej jest jednak i krócej też być. Natomiast trudniej jest jednak w czasie wielogodzinnego spektaklu teatralnego czy wielogodzinnego koncertu, również z sytuacjami kuluarowymi, również w kinie wielogodzinny seans i w bliskości jednak dużej ludzi, którzy koło siebie siedzą. To jest o wiele trudniejsze. No, takie są, ale w takim razie, czy są jakieś przewidywania, kiedy będzie można otworzyć kina, teatry, filharmonie, opery, inne instytucje kulturalne? Przypomnę, że przed tym lockdownem, który teraz przeżywamy, dramatycznym, kina, teatry i filharmonie były otwarte. Ale w bardzo ograniczonym zakresie. Chodzi o 25% widowni tylko było dostępnych. Dokładnie, ale mimo wszystko te instytucje sygnalizowały, że nawet przy tych 25% postulowały 50%, to jednak lepiej być otwartym niż zamkniętym, więc być może do takiej sytuacji dojdziemy, ale musimy jednak uważnie słuchać epidemiologów. No tak, ale jeśli chodzi na przykład o kina, to nie było żadnego przypadku w takiej skali nawet globalnej, żeby kino było na przykład ogniskiem koronawirusa. Pani redaktor, z jakiegoś powodu tego typu instytucje nie ale tylko są konkretne badania epidemiologiczne, tak, z których wynika, tak, że łatwiej się zakazić koronawirusem w filharmonii, w kinie, w teatrze. No sama jak byłam latem w filharmonii, no to tam sprawdzano na przykład temperaturę, musiałam być w maseczce, musiałam zostawić swoje namiary w razie czego, a jak wchodzę do galerii handlowej, to nie masz takich restrykcji. Tak, są takie badania, takimi badaniami dysponujemy, one są również o charakterze światowym i również proszę zwrócić uwagę, że inne państwa podobne decyzje podejmują, że tego typu instytucje są bardziej ryzykowne, ale jeszcze raz podkreślam, jeżeli nas ominie to, czego się wszyscy boimy, czyli trzecia fala, a niektórzy mówią, że ona może być taka najbardziej radykalna w marcu, ale nie jest to pewne, mam nadzieję, że tak nie będzie, to będziemy chcieli otwierać instytucje jak najszybciej z pewnymi obostrzeniami, tak jak muzea i galerie sztuki dzisiaj, bo to jest z obostrzeniami, podkreślam, to nie jest tak, że sobie swobodnie wchodzimy, to jest bardzo istotnymi obostrzeniami. Będziemy chcieli otwierać filharmonię, teatry czy kina. Naprawdę jesteśmy tego zwolennikami, przecież nikt tego nie chce, żeby te instytucje były zamknięte. My tylko takie dramatyczne decyzje musimy podejmować, dlatego że ważniejsze jest zdrowie i życie Polaków. Ale powiedział pan, że spodziewamy się trzeciej fali w marcu, tak? Dobrze zrozumiałam? No tak, w świecie taka dyskusja jest, że może być jakaś bardziej dramatyczna trzecia fala w marcu, nie jest to pewne. Ale to w tym kontekście w takim razie kina, teatry, filharmonie i instytucje kulturalne mogą być najwcześniej otwarte kiedy? W kwietniu? Jeżeli nie będzie tej fali, jeżeli te prognozy, bo przecież wszyscy trochę po omacku się poruszamy, nie wiemy jak ten wirus jeszcze może uderzać. Jeżeli nie będzie tej trzeciej fali, to oczywiście będziemy zwolennikami otwierania instytucji jak najszybciej. Wszystko jest możliwe. W połowie lutego będą kolejne decyzje komunikowane w sprawie tego, jak sytuacja już w drugiej połowie lutego ma wyglądać. Ale po prostu byłbym ostrożny, jeśli chodzi o takie mocne zapowiedzi, zbyt optymistyczne zapowiedzi, że już będzie można te instytucje otwierać. No ale przy tej liczbie zakażeń, które teraz mamy, jeśli chodzi o średnią tygodniową, no to właściwie teatry i kina powinny być otwarte, przynajmniej w tych 25% dostępnych dla publiczności.
Rzeczywiście jest nie najgorzej, jeśli chodzi o tę liczbę zakażeń, którą notujemy w ostatnich tygodniach, ale proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w krajach sąsiednich. My jednak przecież całkowicie zamkniętym krajem nie jesteśmy, więc musimy uważać, musimy dmuchać na zimne i jednak tego typu decyzje podejmować z dużą roztropnością. Czyli najwcześniej w kwietniu mogą być takie instytucje... Nie, ja tego nie powiedziałem. W połowie lutego będą kolejne decyzje. Myślę, że otwarcie muzeów i galerii sztuki mimo wszystko wielu ludzi zaskoczyło, pozytywnie zaskoczyło, również same te instytucje, więc wszystko jest możliwe, ale dopiero w połowie lutego będziemy wiedzieli, czy to, czego się cały świat boi, ta trzecia fala będzie mocna, czy w ogóle jej nie będzie, bo to też jest możliwe, więc wtedy będą podejmowane kolejne decyzje. A podpisałby się pan pod takim stwierdzeniem, że jeśli miałbym zbankrutować, to wolałbym zbankrutować, ale uratować życie ludzkie? Pani redaktor, zbyt dramatycznie postawiony dylemat. Proszę zwrócić uwagę na to, że pomoc dla polskiej gospodarki szeroko rozumianej, ale również dla polskiej kultury zaowocowała tym, że masowych bankructw w Polsce nie ma. Masowego wzrostu bezrobocia w Polsce nie jeszcze. Ma. Tak jest, tak. Ale też widzimy światełko w tunelu, bo szczepienia się zaczęły i one zakończą się ogłoszeniem końca pandemii. Ale słyszy się o historiach przedsiębiorców, którzy za chwilę zbankrutują. Słyszę takie historie, pewnie indywidualne takie przypadki można znaleźć. Ja mówię bardzo wyraźnie, masowych bankructw w Polsce nie ma, masowego bezrobocia w Polsce nie ma. I to jest cel główny tych wszystkich programów pomocowych. Ale czy pod takim stwierdzeniem by się pan podpisał? Bo to były słowa wczorajszego gościa Radia Z i to był były marszałek Senatu, senator Karczewski. Jeszcze raz, gdyby pani zacytowała? Jeśli miałbym zbankrutować, to wolałbym zbankrutować, ale uratować życie ludzkie. No wolałbym, żeby nikt przed takim dylematem nie stawał, ale jeśli patrzeć na hierarchię wartości, ważności spraw, to oczywiście, że życie ludzkie jest na szczycie, można powiedzieć. I wszystkie nasze działania związane z walką z pandemią są obliczone właśnie na to, żeby chronić życie i zdrowie Polaków. Oto jest walka przede wszystkim. Dobrze, to tutaj kończymy część radiową. Podsumowując, najwcześniej dowiemy się, co dalej na przykład z instytucjami kulturalnymi w połowie lutego, ale to wcale nie oznacza, że będą szybko, rychło otwarte. Jarosław Selin, wiceminister kultury, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. To jesteśmy już teraz w internecie. Pan minister sobie popija kawkę. Nie wiem, czy to była kawa, herbata. To jest herbata w kaszubskim kubku. Herbata czarna, owocowa. Gorąca, słodzona. Biała z jaśminem. Ach, biała z jaśminem, ale gorzka, czy pan trochę słodzi? Trochę słodzę, przyznaję. Czyli trochę te słodzy, że się przydaje. Zapytam o dzisiejszy sondaż, który ukazał się dla Onetu, sondaż Ibrisu. No i wynika z niego, że na pierwszym miejscu wciąż Prawo i Sprawiedliwość 30,1% poparcia. To oznacza niewielki spadek o prawie 2 punkty procentowe w porównaniu do badania z grudnia, a druga jest Koalicja Obywatelska, która ma niewiele ponad 19%, a na trzecim miejscu Ruch Szymona Hołowni z wynikiem prawie 17% i to jest wzrost o prawie 6 punktów procentowych. No, widać na to, że Szymon Hołownia depcze po piętach Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Jeśli dobrze pamiętam, to w tym sondażu moje ugrupowanie miało 31%. 31, a ja powiedziałam ile? 30,1. 31,1%, tak. Tak, tak. Ale to nieważne. Sondaże oczywiście są ważne. Wszyscy politycy, publicyści, dziennikarze je obserwują, komentują, ale no, ważniejsze są jednak wyniki wyborów. A wybory najbliższe dopiero za 3 lata, niespełna już 3 lata, zarówno samorządowe, jak i parlamentarne. Ale oczywiście sondażom warto się przyglądać, a zwłaszcza trendom. I co mnie cieszy najbardziej, to, że mimo trudu, mimo właśnie kryzysu zdrowotnego, kryzysu gospodarczego, który wraz ze zdrowotnym się pojawił, mimo coraz większej radykalizacji opozycji w stosunku do naszych rządów, cały czas Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje pierwszą pozycję w rankingu sondażowym. Nigdy nie było sondażu, ja takiego sondażu nie odnotowałem, w którym Prawo i Sprawiedliwość nie byłoby na pierwszej pozycji i to już jest sytuacja stabilna od kilku lat. To mnie oczywiście cieszy, ale też z zainteresowaniem obserwuję, co się dzieje w części opozycyjnej.
nowe zjawisko. Rzeczywiście Szymon Hołownia 2050. Nie wiem, czy on jakiś program przedstawi w roku 2050, czy trochę wcześniej. Biorąc pod uwagę jego nazwę, chciałbym ten program poznać, bo rzeczywiście dotąd nam brakowało przede wszystkim tego, żeby w opozycji była jakaś spójna wizja programowa tego, o co im chodzi, jak wyobrażają sobie Polskę i żeby ona była... W kampanii wyborczej prezydenckiej Szymon Hołownia przedstawiał swój program, ale ten przyrost skąd się bierze, pana zdaniem, jeśli chodzi o Szymona Hołownię? Oczywiście z kryzysu Platformy Obywatelskiej, ale przypominam już sobie takie historie, na przykład Nowoczesna, Ryszarda Petru, też deptała Platformie po piętach. Nawet były takie sondaże, że już ją prześcigała. Były transfery do Nowoczesnej z Platformy Obywatelskiej. Zupełnie takie same zjawiska jak dzisiaj w przypadku Szymona Hołowni. Skończyło się jednak zlepieniem tych dwóch środowisk. Dzisiaj niektórzy byli posłowie Nowoczesnej są w ławach poselskich Platformy Obywatelskiej. Ja nie widzę po prostu dużych różnic między tymi ugrupowaniami, między tymi środowiskami. Czyli upatruje pan ten przerost zmęczeniem Platformą? Myślę, że tak. No jednak partia polityczna, która mieni się główną siłą opozycyjną, która przegrywa 7 wyborów z rzędu w ostatnich kilku latach, może takie zmęczenie wywołać wśród własnego elektoratu i poszukiwania jakiejś nowej oferty. W gruncie rzeczy takiej samej, ale odświeżonej nową twarzą, nowymi być może kilkoma osobami, chociaż stare osoby też są przyjmowane do tego środowiska, więc moim zdaniem na tym ten fenomen polega. Znaczy stare w tym sensie, jeśli chodzi o staż. Może, tak? Że przychodzi Mucha, że przychodzi senator Bury, to nie są nowe twarze w polityce, one są, na nowo się odnalazły w nowym środowisku. W tym sensie mówiłem, że stare twarze, aczkolwiek ludzie młodzi. No, transfery, przechodzenie z jednej partii do drugiej partii, to nie jest nic nadzwyczajnego. Pan też swego czasu przeszedł do Polski 21, z tego co pamiętam, potem on wrócił do Prawa i Sprawiedliwości, więc no, różne są koleje polityków. Nie to, że popieram takie działanie. Też Joanna Mucha, też wiele osób ją krytykowała za taki ruch, a niektórzy pochwalili. Zostawiając już ten sondaż, chciałabym zapytać o Fundusz Wsparcia Kultury. Dlaczego tym razem nie ma publikacji ministerstwa? Komu ministerstwo przyznało pomoc i w jakiej wysokości? Czy boicie się kontrowersji, tak jak za pierwszym razem, kiedy okazało się, że no, bardzo znani muzycy dostali najwięcej, bardzo znani i takich, których można podejrzewać, że zarabiają no, jednak najwięcej, jako że dają dużo koncertów. Ja powiem szczerze, że to była przykra bardzo sytuacja, dlatego że byliśmy ofiarami własnego sukcesu. Mówię o ministerstwie. Uzyskaliśmy na sam koniec roku, mimo że w ogóle na kulturę w ubiegłym roku, jak tak podsumować, to w związku z walką z pandemią i z kryzysem wynikającym z zamknięcia instytucji, z braku możliwości prezentacji dzieł artystycznych, wpompowaliśmy około 6 miliardów złotych. Podkreślam, 6 miliardów złotych, czyli drugi budżet Ministerstwa Kultury, bo budżet Ministerstwa Kultury to jest nieco ponad 5 miliardów złotych i to był jeden z elementów wsparcia, ten Fundusz Wsparcia Kultury, o który pani redaktor pyta, pod koniec roku, jeszcze dodatkowo, jeszcze można powiedzieć rzutem na taśmę wywalczonych ze środków publicznych 400 milionów złotych, żeby przeznaczyć na wszystkie sfery aktywności kulturalnej, jakie w Polsce są, dla firm, dla instytucji, które coś zaplanowały, miały zbudżetowane, miały kosztorysy, ale nie mogły zrealizować, bo zamknięcie. Dobrze, wtedy tę listę poznaliśmy, ale teraz nie możemy jej poznać. Co się takiego stało, że teraz ona nie będzie wyliczenia? Ja właśnie do tego zmierzam. I była bardzo przykra sytuacja, wynikająca z tego, że zamiast się cieszyć, że wywalczyliśmy te pieniądze, że byliśmy w stanie je wpompować w rynek, uratować w ostatniej chwili roku konkretne firmy, które po prostu nie zarobiły, a miały coś zaplanowane, zaczęło się polskie piekiełko niestety. Wszyscy no ale jak na liście okazywało się, że znajdują się na przykład biura rachunkowe, no to jednak tak. Wzbudzało co pani najmniej redaktor, zdziwienie, można, co najmniej. Można trochę złośliwie indywidualne przypadki znaleźć przy kilku tysiącach firm, które dostały wsparcie. Można indywidualne przypadki znaleźć, że ktoś naciągnął, że ktoś oszukał. To zweryfikowaliśmy. To były naprawdę pojedyncze przypadki, ale wszyscy, którzy uczciwie w obszarze kultury działają i którzy te wnioski złożyli, dostali wsparcie. Niezależnie od tego, czy to była kultura niska, czy inaczej, czy to była kultura popularna, czy to była kultura wysoka. Bo tutaj nie robiliśmy takiego podziału. Wszyscy mają prawo przetrwać, bo wszyscy mają zatrudnionych ludzi, ci ludzie mają swoje rodziny i mieli problem w roku 20. Tymczasem okazało się, że... Tylko pytam o tę powtórną weryfikację.
Czy poznamy no w ogóle, kto dostał pomoc i w jakim zakresie? Do tego zmierzam. Okazało się, że przy tej pierwszej publikacji, przed weryfikacją tej listy beneficjentów, zaczęło się polskie piekiełko polegające na tym, że wszyscy zaczęli się porównywać. Ten tyle, a tamten tyle, a ten w ogóle, a ten wniosku nie złożył, ale ma pretensje do tych, którzy wnioski złożyli i tak dalej, i tak dalej. Media też troszkę złośliwie do tego podeszły. Byliśmy ofiarami własnego sukcesu, chcieliśmy zrobić dobrze i zrobiliśmy dobrze. A wyszło jak zwykle. A tymczasem wyszło polskie piekiełko. Więc ja nie wiem po prostu, czy publikacja takiej listy z tego powodu jest potrzebna i jest właściwa. Czyli nie będzie w takim razie publikacji. No bo skoro jednak rozdzielane są fundusze państwowe, publiczne, bo to są pieniądze z budżetu, no to w takim razie czy to jednak nie powinno być transparentne? To jest być może ciekawe, ale ze względu na to doświadczenie z publikacją tej pierwszej, jeszcze niezweryfikowanej listy, nie wiem, czy to jest właściwe, żeby no, po raz drugi to polskie piekiełko sobie i innym fundować. Żeby Czyli nie poznamy tym razem, kto dostał pomoc z Funduszu Wsparcia Kultury i w jakiej wysokości. Już tego nie dowiemy się, tak? Pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, jak się samo środowisko artystyczne skłóciło, jak sobie do oczu skoczyło, jak zaczęli sobie wzajemnie wypominać, dlaczego ty dostałeś tyle, a ty tyle. Czy tobie się należało, bo jesteś z tej branży, a ty jesteś z innej branży. To było naprawdę, to był bardzo przykry obrazek. Więc ja nie wiem, czy warto to powtarzać. Czyli nie poznamy w takim razie tym razem tej listy. Wolałbym, żebyśmy drugi raz tego samego nie przeżywali. Ale nie odpowiada pana pytanie. Nie poznamy tej listy. Wolałbym, żebyśmy tego nie przeżywali. Ale pan stosuje tryb warunkowy, a ja pytam o konkret. Poznamy czy nie poznamy taką listę? Kto dostał i w jakiej wysokości pomoc? Ja bym wolał, żebyśmy tej historii nie powtarzali, tej, która miała miejsce przy publikacji niezweryfikowanej pierwszej listy. Czyli nie odpowie pan tak czy nie? A mowa nasza powinna być tak, tak, nie, nie. A kolejne instytucje informowały, że dotacje zostały obcięte, choć nikt tego z nimi nie konsultował. No właśnie, tutaj, no widzi pani, no już mamy właśnie taką historię. Mogła być sytuacja taka, że nikt nie dostałby nic, bo nie wywalczylibyśmy tych 400 milionów złotych. Wywalczyliśmy, awantura przy pierwszej liście, potem weryfikacja, ktoś coś dostał, potem być może dostał trochę mniej i awanturuje się, że dostał trochę mniej. A punkt wyjścia jest następujący. Moglibyśmy w ogóle tego programu nie uruchamiać i prawdopodobnie wszyscy by ze zrozumieniem, bo nawet nikomu do głowy nie przyszło, że kultura wymaga wsparcia. Kultura wymaga wsparcia. Pani redaktor, ale ja jeszcze raz podkreślam, poza tymi 400 milionami Funduszu Wsparcia Kultury na koniec roku rozdaliśmy ponad 5,5 miliarda złotych w ogóle na kulturę. No, brzmi to dobrze, ale gdyby to sprowadzić do pojedynczych przypadków, do poczynienia, to okazałoby się, że ta pomoc jest mikroskopijna. Nie, ona nie jest mikroskopijna. To była nie jest mikroskopijna i mamy na to dowód, bo naprawdę była możliwość, wszyscy, którzy w obszarze kultury działają, mogli udokumentować swoje straty wynikające z zaplanowanych eventów i wszyscy, którzy złożyli i w obszarze kultury działają, wszyscy dostali pieniądze. Wszyscy, poza tymi wyjątkami, o których pani wspomniała, że ktoś próbował naciągnąć, ktoś próbował oszukać. To zweryfikowaliśmy, ale wszyscy dostali pieniądze. Nie było tak, że mieliśmy za krótką hołdrę i ktoś nie dostał nic, bo już się nie zmieścił. Wszyscy dostali pieniądze, jeśli naprawdę w obszarze kultury działali. A dlaczego tym razem w ustalaniu tych kwot nie brał udziału środowiskowy zespół konsultacyjny, który brał udział w ustalaniu pierwotnych kwot? Pani redaktor, takich szczegółów nie znam, bo to nie jest, ja zawsze przypominam, że w Ministerstwie Kultury jest troje wiceministrów i tym programem wsparcia dla instytucji artystycznych, dla artystów konkretnie zajmowała się pani wiceminister Wanda Zwinogrodzka i uczestniczyła również w podejmowaniu tych decyzji, w tych naradach, więc ja tutaj niestety szczegółów nie znam. A czy będzie jeszcze jakaś kolejna pomoc dla artystów? Oprócz tych 5 miliardów, o których pan wspomniał. Tak, dopóki trwa pandemia, dopóki są ograniczenia, dopóki nie można po prostu działać, instytucje są zamknięte albo działać można w ograniczonym zakresie, to są straty, więc kolejne transze, kolejne tarcze antykryzysowe, w kolejnych tarczach antykryzysowych też instytucje kultury będą uwzględniane, tak jak dotychczasowych. Być może też kolejne tak zwane branżowe wsparcia będą uruchamiane. Do końca pandemii polskiej gospodarce, również polskiej kulturze ambitnie będziemy pomagać. Ale kiedy może być się w takim razie taka tarcza branżowa?
No, z tego co wiem, to już się pracuje nad kolejną tarczą antykryzysową 7.0, czy już nawet 8.0. Kto pracuje, przepraszam? I będą kolejne propozycje, cały rząd oczywiście. A, czyli będzie kolejna tarcza antykryzysowa 7.0? Tak. I w tej tarczy antykryzysowej 7.0 ma być również mają być uwzględnione instytucje kulturalne, artyści? Tak jak pani redaktor, tak jak dotychczas. W tarczach antykryzysowych, mogły uczestniczyć osoby na umowach cywilnoprawnych, przedsiębiorstwa z branży kultury, osoby samozatrudnione, a to są bardzo często artyści właśnie, NGOsy, a to są bardzo często w obszarze kultury działające środowiska i wszyscy mogli korzystać ze świadczeń postojowych, z dofinansowania wynagrodzeń pracowników, z nisko oprocentowanych pożyczek, z umorzenia zaległości podatkowych, z dofinansowania składek na ubezpieczenia, ze zwolnienia ze składek ZUS. Tutaj instytucje kultury nie były z tego wyłączone. Też z tych tarcz antykryzysowych mogły korzystać. A poza tym te dodatkowe branżowe programy typu Kultura w sieci wiosną, dosyć głośny program, czy też program Fundusz Wsparcia Kultury na koniec roku, o którym tylko, że rozumiem, że kiedy Kultura w sieci została ogłoszona i została zaprezentowana i udostępniona, no to jednak wtedy nie podejrzewaliście, że lockdown będzie powtórny i że ten kryzys związany z pandemią potrwa tak długo. No, w tym roku też no, nie zanosi się, że to tak szybko się zakończy, tym bardziej, że szczepienia idą za wolno, ponieważ jest za mało szczepionek. Pandemia zakończy się, kiedy rzeczywiście, jak eksperci mówią, około 70% społeczeństwa będzie wyszczepionych i będzie raczej nie nastąpi w tym roku. Odporność społeczna? Nie, moim zdaniem nastąpi. Jeśli brać pod uwagę nawet to tempo szczepień, które mamy obecnie, czyli za wolne. Bo czyli milion miesięcznie? Czyli jeszcze, proszę pozwolić dokończyć, za wolne tempo z winy producentów, to taki think tank niemiecki wyliczył, że około 21 października w skali całej Unii Europejskiej będzie można ogłosić, że już jest odporność społeczna w skali całej Unii Europejskiej, podkreślam. Być może będą pewne przesunięcia w poszczególnych krajach, ale to jest mniej więcej połowa października. Jeżeli tempo szczepień przyspieszy, bo producenci zaczną wreszcie dostarczać tyle, ile obiecali, to na przykład Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, mówi, że w całej Unii Europejskiej tą odporność osiągniemy pod koniec lata. Czyli co? To oznacza raczej końcówkę sierpnia czy też wrzesień. Więc jest nadzieja, że w tym roku taką odporność osiągniemy i że ogłosimy koniec pandemii. Że ogłosimy w Europie koniec pandemii. Czyli albo końcówka lata, albo połowa października. A jeszcze tak chciałam zapytać, co to za pomysł, żeby właściciele mediów tradycyjnych, ale także mediów społecznościowych mieli się składać na podatek solidarnościowy. Coś pan wie na ten temat? Portal w Polityce o tym pisał. Rzeczywiście jest jakaś dyskusja medialna na ten temat, ale ja żadnych szczegółów nie znam. Jak będą jakieś, jeśli rzeczywiście taki plan jest, to pewnie publicznie będziemy o tym komunikować. Ja żadnych szczegółów takiego planu nie znam. No, w polityce.pl sugeruje, że za tym pomysłem stoi środowisko Solidarnej Polski, czyli Zbigniew Ziobro. No właśnie, ale to są, znaczy nie ma twardego źródła, nie ma podanego twardego źródła, więc ja nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzialnie powiedzieć, że taki plan się buduje. To za wcześnie, żeby o tym tam mówić. Tam również właściciele kin mieliby się dokładać, no ale i film reklamowy chodzi o jakiś tam procent zysków z reklam, ale kina, kiedy, no, zwłaszcza kina studyjne, które można powiedzieć jadą na oparach. Nie, kina studyjne akurat otrzymają wsparcie właśnie w tej ostatniej tarczy antykryzysowej, 120 milionów złotych Polski Instytut Sztuki Filmowej otrzymał na wsparcie produkcji filmowej, która musiała się opóźniać albo zatrzymywać z powodu pandemii i dla kin studyjnych właśnie, tych małych kin, żeby one nie zbankrutowały, bo te wielkie sieci to raczej sobie poradzą, nawet jeśli to zamknięcie jeszcze będzie musiało trochę potrwać, ale akurat kina studyjne, te małe, jednosalowe, często kina, takie wsparcie ze specjalnego programu otrzymają. Pytania słuchaczy, dane publiczne pytają. Po odzyskaniu zagranicznych mediów przez Rosję, szefem Gazprom Media jest wicepremier Rosji. Czy repolonizacja przez PKN Orlen ma na tyle strategiczne znaczenie, że na czele Orlen Media powinien stanąć wicepremier Polski, na przykład wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński? No to złośliwe trochę pytanie, zwłaszcza w kontekście tych porównań z Rosją. Myślę, że dla... No, ale takie analogie się nasuwają.
Myślę, że dla każdego no, myślącego z troską o dobru publicznym w Polsce obywatela polskiego jest istotne i powinno być istotne, czy tak delikatna sfera biznesu, jakim są media, które nie są zwykłym biznesem, to nie jest produkcja butów ani skarpet, tylko to jest produkcja treści, która ma wpływ na to, jak wygląda jakość polskiej demokracji, jak wygląda jakość debaty, uczciwość informacji, uczciwość... Schemat działania, jak wskazuje opozycja, nie tylko opozycja, no, jest podobny do tego, co się wydarzyło, jak wyglądało to w Rosji. Pani redaktor, zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że ma znaczenie, czy te media, tak delikatny biznes, w dominującej mierze jest w rękach kapitału polskiego, czy w dominującej mierze jest w rękach kapitału zagranicznego, bo ten mit, ten przesąd liberalny niestety, że kapitał nie ma narodowości, jest nieprawdziwy. To jaki procent mediów powinien być w takim razie w polskich rękach? Proszę? Jaki procent mediów powinien być w polskich rękach? Zdecydowanie dominujący. Ale co to znaczy zdecydowanie dominujący? Ma być 70% rynku, 80% rynku? Pani redaktor, a na pewno nie powinno być tak, że 90%, naprawdę, 90% dzienników prasowych, lokalnych i regionalnych jest w rękach kapitału niemieckiego. Naprawdę Niemcy by zawyli, gdyby usłyszeli, że 90% ich gazet lokalnych czy regionalnych jest w ręku na przykład kapitału amerykańskiego albo francuskiego. Francuzi zrobiliby to samo, Brytyjczycy to samo, Włosi to samo, a my, duży kraj Unii Europejskiej, który na to pozwolił. No to więc jaki procent rynku powinien obejmować polskie media? Na pewno kapitał zagraniczny ma prawo być obecny, ale nie powinien dominować. Proszę, pani redaktor, 90% gazet lokalnych, które ale znowu nie odpowiada pan na moje pytanie, panie ministrze. To już, jeśli chodzi o przejęcie rynku prasy lokalnej, no to już o tym było głośno. I zrobił to PKN Orlen. Daniel Obajtek, który teraz jest wychwalany pod niebiosa przez prezesa Kaczyńskiego i być może będzie to był przyszły premier. Być może. Tak się mówi. I przeze mnie wychwalany jest również, bo ja wolę, żeby dzienniki lokalne i regionalne prasowe były w rękach kapitału polskiego, a nie kapitału niemieckiego z Bawarii. Jeśli nie będą tubą władzy, to pewnie, że tak. Nie rozumiem. Jeśli nie będą tubą władzy, to pewnie, że tak. Pani redaktor, no, koncern Orlen nie jest częścią władzy, jest biznesem i ma biznesowe zamiary związane z tymi mediami, więc ufam, że te media będą dalej funkcjonowały, tylko że będą już w rękach kapitału polskiego, a nie niemieckiego z Bawarii. No to Adrian pyta w takim razie, jeśli chodzi o PKN Orlen. W jednym z ostatnich wywiadów prezes Obajtek wspominał o silnym rozwoju usług, w tym usług kurierskich. Czy to jest dobra decyzja, aby je rozwijać kosztem Poczty Polskiej? Ja nie znam takich planów, nie słyszałem o takich planach koncernu PKN Orlen, więc trudno mi to komentować. Pierwszy słyszę, żeby jakieś plany kurierskie no były. No tak, tak, tak. Prezes Obajtek zapowiada również ekspansję w tym sektorze. Michał pyta, jakie kompetencje ma pan, czy minister Gliński do zarządzania polskim sportem? Pełnienie funkcji ministerialnych, zwłaszcza ministra konstytucyjnego, to jest funkcja polityczna. To jest funkcja polityczna i na całym świecie tak jest, że politycy, którzy potrafią myśleć horyzontalnie o rzeczywistości publicznej, szeroko, nie muszą być, ministrem zdrowia naprawdę nie musi być lekarz, ministrem gospodarki naprawdę nie musi być biznesmen. Politycy potrafią myśleć chociaż horyzontalnie o dobru publicznym. Może akurat jeśli chodzi o gospodarkę, to powinien być ktoś, kto kiedykolwiek był przedsiębiorcą. Jak wygląda rząd niemiecki, jak wygląda rząd francuski i kto pełni konkretne funkcje, jak często z jednego stanowiska ministerialnego przechodzi się na drugi zupełnie odrębna. To podobnie jak u nas. No, ale to jest normalne, to jest normalne. Natomiast jeszcze do tego dodam, że akurat profesor Piotr Gliński, bo oczywiście znamy się dobrze już od 6 lat, bo ze sobą współpracujemy. Czynnie uprawiał sport, nawet na jego biurku widzę taką ważny medal w dziedzinie judo, był alpinistą i bardzo sportem się zawsze interesował, więc myślę, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu. Jan pyta, zawsze mnie to ciekawiło, dlaczego jest wyższy VAT na e-booki niż tradycyjne książki?
Akurat jeśli chodzi o VAT na książki, to my jako Polska złożyliśmy wniosek, on jest popierany przez bardzo dużo krajów, bardzo dużo państw Unii Europejskiej o zerową stawkę VAT. I to jest teraz w Unii Europejskiej rozpatrywane. My, Polska, byliśmy tego inicjatorami, właśnie też wykorzystując pandemię, bo pokazując, jaki jest kryzys na rynku wydawniczym. I niewykluczone, że wskutek inicjatywy Polski w całej Unii Europejskiej zerowe stawki VAT na książki będą wprowadzone. Trwa dyskusja na ten temat. Kolejne pytanie. No słuchacze, jak to jest, że Muzeum Pamięci i Tożsamości Ojca Rydzyka powstanie w 2 lata, a Muzeum Bitwy Warszawskiej buduje się już 4. rok? Czy nie ma pan takiego wrażenia, że takie przerzucanie pieniędzy przez resorty do Torunia, no to jest po prostu robienie z Polaków idiotów? Przede wszystkim temu słuchaczowi, który tak sformułował pytanie, chcę powiedzieć, że to nie jest żadne Muzeum Ojca Rydzyka. To jest Muzeum Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacji Lux Veritatis. Często muzea mają jednego organizatora, czasami mają dwóch, a czasami nawet 3 czy 4, jak na przykład Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, czy też Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Zdecydowaliśmy się na budowanie takiego muzeum, bo wydaje nam się, że opowieść o historii Polski przez pryzmat tego, jak ją widział najważniejszy Polak w 1000-letniej historii, tak, przypominam, że od 25 lat Polacy są pytani systematycznie w sondażach o najważniejszych Polaków w historii i od 25 lat niezmiennie odpowiadają, że najważniejszym Polakiem w 1000-letniej historii, podkreślam, nie w stuleciu ostatnim, tylko w 1000-letniej historii jest Karol Wojtyła, Jan Paweł II, to warto mieć muzeum, które opowiada, jak Karol Wojtyła, Jan Paweł II widział historię Polski, historię Europy i własnej cywilizacji. O tym ma być to muzeum, po to jest budowane i bardzo dobry pomysł, bardzo nam się spodobał, dlatego ten pomysł wspieramy. A że buduje się szybko, no to świadczy o dynamice To dlaczego Muzeum Bitwy Warszawskiej tak się wolno buduje, skoro to no, nasze zwycięstwo? Czy powinniśmy się chwalić? Muzeum Bitwy Warszawskiej jest zbudowane nie przez mój resort, tylko przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Rzeczywiście tam były pewne kłopoty z projektem architektonicznym, który trzeba było zmieniać w Ossowie, ale to muzeum na pewno powstanie. To ciekawe jest, co się dzieje z tym łukiem triumfalnym, który miał powstać na stulecie odzyskania niepodległości. Coś pan wie? Triumfalny to była taka umowa, nazwa na pomnik Bitwy Warszawskiej w Warszawie i taki pomnik powstanie. Nie powstał dlatego, że bardzo późno zdecydowały się na to, żeby rozpocząć pracę nad tym władze miasta stołecznego Warszawy. On miał powstać na placu przy Rozdrożu, tak? Z tego co pamiętam. Tak. Na placu na Rozdrożu jest taki plac dzisiaj z taką fontanną, gdzie jest już wyznaczone miejsce. Był konkurs architektoniczny. Uczestniczyłem w tym konkursie w imieniu ministerstwa. Wybraliśmy z wielu kilkudziesięciu projektów jeden projekt. On jest zmodyfikowany, ale jest ciekawy. Ma walor i estetyczny, i edukacyjny. I ten pomnik Bitwy Warszawskiej w tym miejscu powstanie, ale to, że nie powstał... A w jakiej perspektywie można zakreślić jakiś horyzont czasowy? Trzeba się liczyć z rokiem 2022. To, że nie powstał znaczy, rok... budowa się zacznie w 2022? W 2022 myślę, że będzie finalizacja budowy tego projektu, bo to nie będzie tylko pomnik, to będzie również taka przestrzeń edukacyjna na tym placu istotna, więc to jest dosyć duże założenie. Natomiast Rozumiem, że budowa musi się rozpocząć już w tym roku. Powinna, tak, tak. Myślę, że tak będzie. Kamil pyta, czy rząd porównując lockdown z Wielką Brytanią jest świadomy, że pracownicy dotkniętych lockdownem tam branż mają od marca ubiegłego roku do końca marca tego roku z 3-miesięczną przerwą na otwarcie płacone 80% miesięcznego wynagrodzenia przez państwo? Mamy świadomość, że każde państwo walczy instrumentami, jakie ma w dyspozycji, ale przecież Polska tutaj daleko w tyle od Wielkiej Brytanii nie jest. Myśmy wpompowali w polską gospodarkę około 180 miliardów złotych i są również postojowe wypłacane, są również to, co już tutaj wymieniałem, świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, to jest to, o co pan słuchacz pyta.
umorzenie zaległości podatkowych, zwolnienie ze składek ZUS, to przecież dotyczy też pracowników, dofinansowanie składek na ubezpieczenia. To wszystko w tych tarczach antykryzysowych już wielokrotnie otwieranych jest. Więc jest utrzymywanie miejsc pracy w Polsce, czego dowodem jest to, że nie ma masowego bezrobocia w Polsce. Mamy jedno z najniższych spadków PKB, o czym się dowiedzieliśmy dwa dni temu z GUS-u, i mamy jedno z najniższych obok Czech w Europie skali bezrobocia, jedno z najniższych. Mamy bardzo dobry punkt wyjścia do odbicia gospodarczego, żeby z tej pierwszej w naszej historii 30 lat niewielkiej recesji wyjść dynamicznie do przodu. Inne kraje, dramat. 12% tąpnięcia PKB w Hiszpanii, 8% we Włoszech, średnio w Unii Europejskiej prawie 6%, a u nas niecałe 3%. Więc to jest naprawdę dobry punkt wyjścia i to jest dowód na to, że myśmy bardzo dobrze przechodzimy przez ten kryzys gospodarczy wynikający z pandemii. To jak ktoś plajtuje, to chyba ma nieco inne zdanie. I ostatnie pytanie osobiste. Michał pyta, czy pan minister zmuszałby swoją córkę, żeby urodziła dziecko z wadami lentalnymi? Nie, to jest pytanie poniżej pasa. Ja uważam, że takich pytań w ogóle nie należy zadawać i na takie pytanie po prostu nie będę odpowiadał. No to jeszcze mamy chwilkę, to jeszcze zapytam o jedną rzecz, która też interesuje słuchaczy. Łukasz pyta, dlaczego TVP zdjęła w środę 20 stycznia z anteny film o katastrofie smoleńskiej, który krytycznie oceniał pracę podkomisji Antoniego Macierewicza, a nawet sugerował, że działa ta komisja, ta podkomisja na rzecz Rosji. Ja nie wiem skąd tezy, co jest w tym filmie. Ja też nie wiem, nie oglądałam tego filmu, no właśnie, nie mogliśmy go obejrzeć. Skoro nie był wyemitowany. No, Ewa Stankiewicz mówiła w jednym z wywiadów, że wszystko było udokumentowane. Ale ten film nie był wyemitowany, a w pytaniu są zawarte tezy, że coś w tym filmie jest. Ja nie wiem, co w tym filmie jest, bo go nie widziałem, bo on nie był wyemitowany. Ale czy to pana zaskoczyło, zdziwiło? Czy taki film powinien być wyemitowany pomimo zastrzeżeń? Na szczęście o katastrofie smoleńskiej kilka filmów powstało i one powstawały niemalże w podziemiu w czasach rządów Donalda Tuska i w Platformie Obywatelskiej. Bo nie mogły powstawać, powstawały na skutek składek społecznych, składek prywatnych przez niezależnych publicystów, ale powstały i uważam, że powinny powstawać filmy na temat największej katastrofy państwa polskiego po II wojnie światowej. Dobrze, ale już film jest. Ewa Stankiewicz go anonsowała, że zostanie wyemitowany. No tyle mówicie o wolności słowa, na to nagle proszę bardzo. Ale ja nie wiem, no jakieś przyczyny, że jest, ale nie został wyemitowany, są. Ja tych przyczyn nie znam. Jeżeli kogoś te przyczyny interesują, to powinien pytać władze telewizji publicznej, dlaczego taka decyzja zapadła, czy on będzie zmieniany, poprawiany. Portal Onet donosi, że zastrzeżenia wysunął, miał Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej. W związku z zapowiedzią publikacji wnoszę o zaniechanie naruszenia prawa. Tak miał napisać do autorów filmu, donosi Onet.pl. No ale to są spekulacje, które nie wiadomo, czy polegają na prawdzie. Jeżeli kogoś to interesuje, powinien napisać do władz telewizji publicznej z prośbą o wyjaśnienia, dlaczego ten film nie został wyemitowany i czy będzie wyemitowany. Ja nie znam odpowiedzi na te pytania. Nie jestem w zarządzie telewizji publicznej. A jest pan ciekawy tego filmu? Ja tak, bo inne filmy też obejrzałem dotykające kwestii tragedii smoleńskiej. Bardzo dobre zresztą filmy, więc chętnie bym go obejrzał. Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jarosław Sejl, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość był z nami. No wiemy, że przynajmniej takie są zapowiedzi, że temu rządowi teoretycznie zależy na tym, żeby branża kulturalna została, jeśli to tak nazwa, chociaż taka no nie najlepsza może zbitka, żeby instytucje kulturalne zostały otwarte jak najszybciej, ale kiedy to nastąpi? Fanami tego zamknięcia nie jesteśmy. Chcemy, żeby było to otwarte, ale najważniejsze jest walka o życie i zdrowie Polaków i tutaj obostrzenia niestety przez jakiś czas jeszcze są konieczne. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę. Dziękuję i nieustająco zdrowia oczywiście. Dziękuję wzajemnie. To są dzisiaj niebanalne życzenia. Niebanalne. Dobrego dnia życzę. Do usłyszenia, dziękuję. Do zobaczenia.